Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Bardek z tej stronki. Dzisiaj będzie totalny luzik, chociaż no, mimo tej koszulki sudo to zwestuje grzebanie w terminalu. Tak, ale z bardzo ciekawą informacją. Dla tych, którzy lubią powiedzmy Debiana, Ubuntu, Minta, lubią sobie czasami w terminalu coś porobić. Tak. O co chodzi? Jakiś tydzień temu pokazała się bardzo ciekawa informacja, iż idzie ogromna zmiana w Debianie. No, w tej chwili ja Wam to pokażę na przykładzie Debiana Sida. O co chodzi? Apt. Nowy Apt, tak, ta komenda Sudo. To się, znaczy bez Sudo można używać. Chodzi o menedżer pakietów. Się zmienia i to dość grubo. Słuchajcie, prawdopodobnie będzie dostępny w Ubuntu już w 2040, czyli za niecałe pół roku. A tymczasem ja Wam to pokażę na sid zobaczycie sobie teraz jak to wygląda bo zmiana jest naprawdę fajna naprawdę naprawdę fajna gorąco zapraszam na w miarę myślę krótki film ok tak na szybkości tutaj macie stronkę internetową teraz zresztą będzie w podpisie filmu 12 kwietnia poszedł sobie tutaj post na liście mailingowej z informacją że jest droga w tej chwili do apta tak zwanego 3.0 jest tej Feed działająca na SIDzie 2.9 którą mam pokażę. Aby ktoś chciał się zapoznać dokładnie to proszę bardzo. Debian SID jak zainstalować? Mamy to albo tak zwany Debian niestabilny. Możemy to postawić sobie na kilka możliwości. Możemy wgrać sobie stabilnego Debiana, zmienić repozytoria. Możemy zainstalować sobie tak zwany minimal ISO. Mini ISO, net ISO. Tu jest również ten link będzie pod spodem. No i stawiamy wtedy wszystko, praktycznie można powiedzieć od zera sobie, tak, minimalną instalację. No i de facto zmieniamy sobie na przykład repozytoria na SIDA. To jest druga możliwość. Trzecia możliwość to jest chyba bootstrap, ale tego już nie jestem dokładnie, że tak powiem, pewien. W każdym razie teoretycznie jeszcze, jeżeli odpalicie sobie instalator mini ISO, znaczy ten mini, mini, mini net ISO, tak, jeżeli wybierzecie instalację zaawansowano expert install to wtedy możecie SIDA repozytoria wybrać od razu bez instalowania e, tych wszystkich nakładek typu stable i tak dalej i tak dalej e, tak to nam się prezentuje dobra żeby nie przedłużać tematu zapraszam, na żeby sprzęt zobaczycie sobie porównanie starego apta i nowego apta przy okazji Zapraszam. Dobra, jesteśmy na Ubuntu. Ubuntu Studio 20, 24... 2404. Dobrze mówię? Kurde. Beta, tak? Jesteśmy na becie. Odpalamy sobie tutaj konsolkę. Yy, dlatego, że niestety mam postawionego tego Sida, ale zrobiłem już pełny upgrade do, do SIDA właśnie. A nie nagrałem wcześniej informacji o tym map, starym apcie, tak? No ale zobaczycie sobie, jak to mniej więcej wygląda. sudo apt update Tak na dzień dobry, nie? Jak robimy sobie update, y, bla bla bla, to robimy sobie update. Apt y. jest zresztą bardzo przyjemny, bardzo szybki i dość można powiedzieć wygodny. W miarę wygodny. Y Upgradeable powinno mi dać dokładnie tak. Stary apt wygląda mniej więcej w ten sposób, tak? Taka długa lista do przewijania, tyle że głowa mała. Jak już zrobimy sobie ten update, powiedzmy tak, albo jeszcze nie, nie będziemy robić update'u, zainstaluję sobie cokolwiek. Y sudo apt. Install. Nie wiem, czy to MC chyba nie było, albo G G Gita do kompletu, tak? Te dwie rzeczy sobie postawimy. No wygląda to w ten sposób, tak? Czyli no trochę napie dzielone wszystkiego. DNF wygląda ładnie, już nie mówię o tym y tym nala. nala, chyba się to w Ubuntu nazywa, nie? który jest tak ogarnięty, że głową mała, to, to jest bajka, natomiast tu jest, no, no jest, bo jest, można powiedzieć, tak to mniej więcej wygląda. No instalacja wiadomo, że leci standardowo i tutaj nam się y, nic nie, nie zmienia, nie? Dobra, ta wygląda mniej więcej apt, jeżeli chodzi o starą wersję, a teraz, dobrze, ludzie, przynieśmy się na Debian'a sid i zobaczycie sobie, jak to teraz będzie wyglądało. W nowym Debianie na pewno za ile? Za półtora roku, chyba tak, dobrze mówię? Chyba tak. Natomiast w Ubuntu prawdopodobnie od 24.10 będzie ładniej. Zapraszam. Mam już odpalonego terminala. Jak to się pięknie, ładnie mówi? Teoretycznie, proszę bardzo. Debian, Gnolinux, Strixy Seed. No bo to Strixy instalowałem de facto, tak. E, coś w tym rodzaju. No to co? Zaczynamy zabawę? To zaczynamy zabawę. E, popatrzcie się, dobrzy ludzie, na to. Apt. E, a bez żadnych rzeczy. No to jest de facto to samo, tak? Jeżeli chodzi o jakieś. Mm, chodzi o funkcję, jest dokładnie to samo. Ale zabawa się do, zaczyna dopiero teraz. Sudo Apt up, Update. Miał być list upgradeable. Tu jest teoretycznie też dokładnie to samo. A jak damy sobie sudo apt y upgrade. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Mam nadzieję, że dobrze mówię. To już tu delikatne zmiany są. Bo mamy w ten sposób to wszystko podane. Update tu nie zrobię. Kurczę, bo zrobiłem update wcześniej. No i, no i ten. Ale mogę coś wam tutaj zainstalować. Sudo, apt i Mamy sobie OBS Studio. Jest zmiana. Jest zmiana. I to kurde, pozytywna zmiana. Naprawdę dużo lepiej to wygląda moim zdaniem. Ładniej. Chodzi zdecydowanie tak samo, szybko. Mamy tutaj, co jest upgradeowane, sugestowane. Znaczy są polecane, nie sugestowane, co ja mówię. I co ewentualnie jest do usunięcia, tak? Tak to nam się teraz prezentuje. Zróbmy to sobie. Też informacja jest ile ściągane i tak dalej. Jest to dużo, dużo, bym powiedział, wygodniejsze, tak? No przewaga debiana nad DNF-em, znaczy apta nad DNF-em, to jest przede wszystkim to, że postawimy Fedorkę standardowo, no to tam na dzień dobry, jak klepniemy sobie, zrobimy sobie DNF update i powiedzmy upgrade, tak, klepniemy, no to NK jest wybrana na dzień dobry. Tu w Debianie mamy, jest wybrane na dzień dobry, czyli ta instalacja poleci od razu. Tak, ja wiem, w DNF-ie można to skonfigurować i w jest fajnie, pięknie i cudownie, nie? Ale mimo wszystko, kurde, na starcie, no jest to po prostu bardziej tutaj rzecz wygodna, nie? Więc popatrzmy sobie obie studio, dajmy sobie Wine, żeby tego trochę więcej było. Dajmy sobie tutaj, nie wiem, kryte jeszcze do kompletu, tak? W ten sposób. I naprawdę przy takiej ilości pakietów w starym Debianie to wszystko jest tak zarąbane, że nie idzie tego się po prostu połapać, gdzie co jest. Natomiast tutaj naprawdę jest po prostu te, te linie, co są tak, znaczy tabele można powiedzieć, nie? To jest po prostu dużo, dużo wygodniej i przejrzyściej, tak? Informacja, ile czego jest i tak dalej, i tak dalej. Ja mówiłem, że to będzie mega, mega krótki film, bo de facto nawet w szorcie pewnie minutowym bym się z tego. Ale ja nie lubię shortów. Przekładać. Ten telefon się pierdzieli z tym wszystkim. A tym wy nie oglądacie shortów, to jest inna sprawa. Że na tym kanale, na, kanale się shorty praktycznie nie oglądają, tak? Dobra, już przerwę to, żeby nie było, że że ten, przerwę sobie to. O, kontrolce C wciskam i nie mogę tego przerwać. Teoretycznie nie wiem czy to jest jakiś bug, czy coś, dopiero po tym. W sumie nigdy tego na hama nie robiłem, nie? Tak brzydko powiedziawszy wcześniej, no ale dobra. Widzicie, przerwałem, a ta linia jednak dalej została. No niby, niby ten, ale, ale tamten. Dobra, kończąc teraz burle tak na wesoło, jeszcze można powiedzieć. Yy, znacie ten motyw? Znacie ten motyw. <grym> mu mu! Mu mu mu. Mu. A jest jeszcze inna fajna sprawa. Jak sobie postawicie program, który nazywa się Cosei i dacie taką komendę. Minus F, dragon and co. Tadam! Jest jeszcze aptitude. Aptitude. Ale aptitude tutaj nie ma i nawet. O, jest aptitude! To czemu mi nie działał przedtem? Minus V, kurde. Co, coś mi tu nie gra, to powinno zadziałać. To jest ciekawe, nie? Też znowu Easter X, na pewno. mu mu Może rzeczywiście tu nic nie ma, kurde, nie pamiętam, jak to się robiło, mu-mu-mu. No nie, to było inaczej, kurde, przez fałką na 100%. No nie, odpala. Tak to, to kiedyś było fajnie, nie, w aptitudzie. Kurde, można sobie było tak pakiety instalować i tak dalej, i tak dalej. No kiedyś można było, ale od razu uprzedzam. Nie używajcie tutaj i apta, bo się zrobi mega, mega bałagan w systemie. Naprawdę maksymalny. Dobra. Kończymy, kończymy ten film. Nawet 10 minut nie ma. Nieważne. Przynajmniej macie lajtową sobotę bez gadającego typa przez pół godziny o Linuxie. Więc miłego, dobrego. Do następnego. Trzymajcie się. Gorąco pozdrawiam. Bartek. Cześć. Muuu.